Seniorze, pij więcej wody. Taki apel do uczestników Klubu Seniora w Szczecinie wystosował Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wspólnie z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną. Lato to czas upałów, a w roku 2013 lipiec był wyjątkowo gorący. Celem kampanii Woda dla Seniora jest wystosowanie apelu do społeczeństwa, zwłaszcza starszej jego części, o to, aby w ciągu dnia spożywać choćby minimalną dawkę płynów, dawkę wody. W związku z tym podjęliśmy działania, które miałyby na celu zwrócenie uwagi na ten problem, czy zmianę świadomości społecznej, uwrażliwienie na to, że to spożywanie wody w ciągu dnia jest szalenie istotne. Latem powinniśmy pić więcej wody. Ile i jakiej, to już sprawa bardziej skomplikowana. Powinniśmy więc przynajmniej pić 6 szklanek wody dziennie, a najlepiej jeszcze więcej. Najlepsza woda to woda mineralna, niegazowana. Generalnie zaleca się tak, w taką pogodę do 2-3 litrów płynów, natomiast my zalecamy osobom starszym te minimum 6 szklanek dziennie, czyli jest to 1,5 litra płynów. Różnica między wodami jest duża. One się dzielą na mineralne, źródlane, czy nawet wodę z kranu. My zalecamy picie wody mineralnej, niegazowanej, średnio zmineralizowanej. W ramach akcji Woda dla Seniora Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wspólnie z Sanepidem edukują i przypominają seniorom, że picie wody jest ważne, bo może zapobiec na przykład zasłabnięciu. Każdy senior powinien mieć ze sobą zawsze małą butelkę wody, gdy wychodzi z domu. Seniorzy po prelekcji otrzymali od MOPR-u upominek. Oczywiście butelkę z wodą. Na tej butelce umieściliśmy dedykowaną kampanii Woda dla Seniora etykietę. Na tej etykiecie zresztą modelami są uczestnicy prowadzonego przez nas senior klubu. Chcieli włączyć się w tę akcję, ponieważ chcieli dać też przykład innym osobom starszym i pokazać, że warto spożywać tę wodę i nosić ją ze sobą podczas wyjścia z domu. W ramach akcji Woda dla Seniora odbyła się prelekcja, a po niej spacer do pobliskiego parku. Po lekcji seniorzy dokładnie wiedzieli już, jak ważne dla ich zdrowia jest woda i posiadanie jej przy sobie. Wodę mineralną, no, niegazowaną, dobrą dla seniorów, dla wszystkich ludzi, a najwięcej to dla seniorów, dla dzieci. Przede wszystkim dużo wody pić, 6 szklanek przynajmniej, no ja na pewno stosuję to. Piję wodę może nie tyle, ile pani mówiła, ale piję wodę, tak, oczywiście. Także po prostu, może nie mam takiej potrzeby, żeby tak dużo pić. Akcja Woda dla Seniora organizowana będzie przez całe wakacje. Butelki z wodą opatrzoną etykietą akcji znajdą się m.in. w Urzędzie Miasta, Urzędzie Marszałkowskim czy Zarządzie Budynków i Lokali Komunalnych. Organizatorzy proszą też wnuczków i dzieci, by przypominali oni swoim dziadkom, by zabierali ze sobą z domu wodę.